Powiem tak, warunki zdecydowanie nas przerosły. O! Mięsko z nogi mi się tutaj przykleiło. Warunki zdecydowanie nas przerosły. Ten targowisko, mnóstwo rzeczy można tam było kupić. Obok zaczęły się stoiska z przepysznymi rzeczami. Czekajcie, obrócę tylko kamerę. Patrzcie na to. Ja sobie kupiłem takie sushi. Wygląda prze. Dodatkowo tutaj taka girka z grilla. Tutaj krab taki w sałacie z sezamem. Tutaj sushi Doroty. Tam fryteczki. Tu jakieś jeszcze mięsko z kurczaka. Sticky rice, ryż z mango. Pączek, tu jakieś coś. Patrzcie na to, jak żeśmy się tutaj rozłożyli. Warunki nas zdecydowanie przerosły. Nie było totalnie gdzie tego zjeść, bo to było tylko targowisko takie, żeby sobie wziąć to wszystko do domu i zjeść później w domu na spokojnie. No ale my jesteśmy bardzo głodni, ja nic nie jadłem jeszcze dzisiaj. I nie mieliśmy gdzie. Jesteśmy na takim opuszczonym jakimś chyba targowisku, które tutaj może kiedyś wcześniej było. W ogóle zadupie jakieś takie totalne. Kury, koguty chodzą, pieją. No totalna masakra po prostu. Rozłożyliśmy się na jednym stole. No ale to jest pyszne. No i wcinamy te przepyszne rzeczy. Krab z takim sosem. Sos po prostu wymiata. Jamka się tam zajada frytkami. Ja w końcu spróbuję swoje sushi. Kurde. Wyjechaliśmy kawałek za patong. Ceny od razu o połowę w dół. Ale dobre miałem. Ceny od razu o połowę w dół. No i w ogóle całkiem inne warunki. To jest mega, naprawdę. Które? A to, ten krab z tym sosem. Ten sos jest bardzo dobry. Sos jest dobry, ale dużo warzyw tu jest. No dużo warzyw. Sezam. I w papierze tym takim ryżowym. No. Z góry krab. Ja też tu mam kraba. To też jest mięso kraba. Tutaj. Tu jakaś taka krewetka. Różne, przeróżne rzeczy. Naprawdę warunki takie polowe, totalne, że po prostu no lepsze nie, na stojąco, bez serwetek, bez niczego. No ale powiem wam, no życie jak nic, same śmieci zostały, stół wyczyszczony, tylko nie zauważyliśmy, dopiero teraz zauważyłem, że tu nóż leżał jakiś, mogliśmy sobie przynajmniej coś pokroić albo coś porobić, no ale nie wiedzieliśmy wcześniej, że ten nóż tu leży. No i co? Zjedliśmy wszystko. Pyszne było. Słońce już pomału zachodzi. Tam już słońce zachodzi. Idziemy jeszcze tylko po jakąś wodę kupić, bo trzeba gdzieś ręce umyć. Nie ma tutaj żadnej ubikacji, nie ma no niczego. Ręce brudne, trzeba umyć. No i takie warunki tutaj, że ale tam pięknie w góry wyglądają. I tam to już jest fajny klimat. Prosto z lodówki, nie? Woda prosto z lodówki. Mycie rąk. Ale jazda. Tam piękne widoki. Tutaj ten targ. Jakby co, to nazywa się tak. Czyli nie wiem jak. No i taka ulica. W stronę gór. Ej, wiecie, że te kraby są normalnie jakoś powiązane i one się ruszają nogami. Ja, one normalnie jeszcze żyją i chciałyby gdzieś pójść, ale nie mogą, bo są powiązane. Jasny gwint, ile co tu jest, ale żeśmy trafili na jakiś taki market. Tam Dorota idzie z Emką, bo Emi nie może patrzeć na te ryby, co tutaj są. Pokażę wam takie ryby, tu w ogóle ile co tutaj się dzieje. Ja pierdziele, a jaki zapach tu jest piękny. Tutaj tyle owoców morza, wow. Hello! Wow! A lot of squid! A lot of squid! Wow! Wow! Very big fish! Phuket? O, wszystko z Phuket. Patrzcie, jaka ta długa. Jo, jakie długie. No cały stół, przecież to ma metr dobry, jak więcej chyba. Ale tamta ogromna. Jo. Co tu się dzieje? Dużo warzyw, dużo świeżutkich warzyw.
Ale te kraby, powiązane kraby, kurczaki takie, te żółte. Nie wiem, co oni robią, że te kurczaki są takie żółte. Normalny kurczak wygląda tak, a te tutaj są śmieszne. Chyba, że to jest, nie jest kurczak, ale nie, no kurczak chyba. Jo, ile tego tutaj jest. Wow. Masakra. Tutaj Dorota przed chwilą mówiła, że to kurkuma. Właśnie się zastanawiam, ciekawe. A pisze coś tam, nie, to curry, tam jest napisane curry. Może to curry, a nie kurkuma. Cholera wie. I naleweczki jakieś takie. Sorry. Co tu się dzieje? Tam jakieś muszle. Tu to, tu tamto. Oh my god. Tutaj w ogóle jeszcze żywe ryby. Żywe ryby. Jeszcze pływające też. Jakieś sumy takie czy coś. Tutaj. Ale targ rybny, rybno, warzywno. Cholera wie co. Dużo ludzi. Jeszcze jakieś inne ryby. Tutaj w ogóle jakieś węże. Tu jakieś węże takie, nie wiem co to za węże. Tam wyglądają ryby takie troszkę jak rekinki takie małe, może. Tu jakieś ślimaki ruszające się. Wow. O, jajka. Tam jakieś owoce, banany, jakieś różne rzeczy. Tu jakieś roślinki. Wow. Pełno przypraw. O, czosnek. Piękny czosnek. Papryczki ostre. Co to jest w ogóle? Nawet nie wiem, co to jest. Tutaj jakieś takie. Pomarańcze tajskie, czy tam mandarynki. O, pączki nawet się znalazły, jakieś słodkości. Kurde, ale tu głośno. Dobra, kończę. Kończy się targ, ja też tu kończę. Stąd wystarczy. Widzieliście i tak dużo. O, tu jeszcze jakieś paróweczki. Robią. Elegancko. Oj, tutaj już się zaczyna coś dobrego. Oj, pięknie wygląda. Rybki, te makrele są przepyszne. O, jakie tu są kurczaki. Hello. Wow. Okej. Okay. Ej, w końcu co? No, śmieszne krany na takich beczkach. No w końcu umyte ręce po jedzeniu. Znaleźliśmy taki super klimatyczny bar. Naprawdę, mega miejsce. W ogóle same tu są takie już klimatyczne miejsce, nie ma turystów. No, zupełnie. 10 km? No. A ty byłeś tutaj? Nie, ja byłem tam, w Pisuara. No, ręce umyte po jedzeniu, na jedzenie możemy jeszcze się gdzieś karnąć. Przydrożny bar, ten właśnie, w którym byliśmy. Bardzo klimatyczny. Muzyka gra, bilard oczywiście, standard. Wszyscy w dobrych humorach. W ogóle patrzcie, jak to wygląda. Patrz, Dora. Widzę. Patrz, jak to w telefonie ładnie wygląda. A, na żywo lepiej. Na żywo lepiej, nie? Tak. No. Pokaż. No. Tak, nie czuć klimat, znaczy czuć klimata, w tym nie czuć właśnie, klimatu. Tutaj nie czuć klimatu. A chodźcie sobie, tylko zrobimy jedno zdjęcie. Takie, będzie widać Dora kucni. O, takie. O. Dobra.